Witaj w czwartym module kursu dotyczącego systemów sieci komputerowych. Dziś zajmiemy się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną systemu komputerowego. Jak zabezpieczyć system przed nieautoryzowanym dostępem? Jak chronić ważne informacje i dane osobowe? Oto pytania, jakie stają przed każdym administratorem sieci. Co dzień tworzone są nowe wirusy i robaki, a hakerzy stają się coraz bardziej sprawni, włamując się nie tylko na prywatne konta użytkowników, ale również uzyskując dostęp do danych poufnych zawartych w sieciach np. administracji państwowej czy rządu. Podstawowym zagrożeniem dla każdego systemu komputerowego jest wirus. Jest to program napisany w jednym z języków programowania, który przyłącza się do normalnych programów i dokumentów bez zgody i wiedzy użytkownika. Mówimy o nim wirus, ponieważ podobnie jak w naturze ma zdolność do namnażania się i replikowania. Jego zjadliwość może być różna od łagodnych form przez bardziej złośliwe aż do agresywnych, które kasują dane lub uszkadzają sprzęt komputerowy. Wyróżniamy następujące rodzaje wirusów. Wirus makro, wirus nierezydentalny, wirus plikowy, wirus pocztowy, wirus polimorficzny, wirus rezydentny, wirus sektora startowego, wirus retro. Wirusy mogą być przenoszone poprzez dyski USB, dyski optyczne lub sieć. Jak przeciwdziałać zagrożeniom? W praktyce efektywne zabezpieczenie systemów informacyjnych obejmuje zarówno rozwiązania technologiczne, jak i procedury zarządzania pracą. Pomimo istnienia bardzo wielu różnych metod włamywania się do systemów informatycznych, najczęściej powodem problemów okazuje się błąd człowieka, czyli na przykład pozostawienie haseł w nieodpowiednim miejscu. Dlatego tak ważne jest tworzenie listy procedur nazwanych polityką bezpieczeństwa oraz zadbanie o przestrzeganie ich. Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem stanowiącym formalną podstawę systemu bezpieczeństwa w firmie. Określa ona, które zasoby firmy mają być chronione i jakie metody powinny być do tego użyte oraz jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Dokument ten powinien być zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi. Kolejnym krokiem jest zapewnienie odpowiedniego przestrzegania polityki bezpieczeństwa. Powinien on zostać zatwierdzony odpowiednim zarządzeniem oraz powinny zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne za jego zastosowanie oraz konsekwencje grożące w wypadku jego nieprzestrzegania. Istnieją sposoby, aby ochronić komputer przed wirusami. Prewencja oznacza następujące zasady postępowania. Ostrożnie wybierać aplikacje instalowane z internetu. Nigdy nie otwierać załączników pocztowych, których nie zamawialiśmy. Skonfigurować programy pocztowe, aby poddawały kwarantannie wykonywalne załączniki. Wyłączyć wykonywanie makr w aplikacji Office, chyba że są one koniecznością. Zablokować w BIOSie sektor startowy, chyba że reinstalujemy system operacyjny. Poza odpowiednimi procedurami i wspomnianymi już działaniami prewencyjnymi, istnieją różne typy oprogramowania zabezpieczającego system komputerowy przed atakiem wirusów. Przejdź teraz do prezentacji multimedialnej umieszczonej na platformie. Dowiesz się z niej, jakie metody i oprogramowanie stosuje się w celu ochrony systemu komputerowego.